Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Audioazylu. Tak jak obiecałem w jednym z poprzednich odcinków, dzisiaj zaprezentujemy kolejną wieżę Maranca. Oto katalog Quelle, lato 89 rok oraz wspomniana już wcześniej przeze mnie wieża Maranca. Składa się ona z 5 elementów i teraz będziemy właśnie je prezentować. Pierwszy element to odtwarzacz CD. Jego koszt to 749 marek zachodnich. W tamtych czasach zarabialiśmy w 1989 roku około 200 tysięcy złotych starych polskich, co dawało nam około 90 marek. Więc jego koszt to byłoby około 8 miesięcy naszej 8-miesięcznej wypłaty, gdybyśmy odkładali wtedy wszystko. Następny to magnetofon. Koszt jego 749 zł. Przepraszam, 749 marek w tamtych czasach. W 89 roku. Czyli znowu to samo, kolejne 8 miesięcy. Następne to jest tuner cyfrowy, można byłoby tak powiedzieć, bo ma wyświetlacz. Cena 649 marek. Kolejny element to będzie wzmacniacz. 749 marek, czyli kolejne miesiące pracy, cały czas zaznaczam, odkładamy wszystko, co zarabiamy, odkładamy, ażeby kupić sobie tą wieżę Maranca. No i na końcu będzie teraz gramofon. Co prawda gramofon, tutaj mamy model TT551 w katalogu, a my mamy 530, ale w zasadzie się niewiele różniły, także pokażemy go również. Jego cena była jedyne 699 marek, a więc kolejne miesiące. Razem, ażeby kupić tą wieżę w roku 1989, musielibyśmy pracować około 40 miesięcy na nią, odkładając oczywiście wszystko, co zarabiamy, abyśmy mogli ją nabyć i postawić u siebie w salonie. Mamy do niej pilota oryginalnego i co ciekawe, znaleźliśmy ją u pana, który sprzedawał kosiarki. Miał całą stodałę rozmontowanych i całych używanych kosiarek i w jednym miejscu między tymi kosiarkami stała ta wieża, tak jak ona tu wygląda, oczywiście przyznam szczerze, bez gramofonu, gramofon nabyliśmy wcześniej, ale te cztery elementy i pochwalił się, że ma do niej pilota. A więc bez większego zastanowienia zakupiliśmy to, gdyż nie trzeba było na to pracować już 40 miesięcy. Za chwilkę to uruchomimy i pokażemy Państwu, jak to wygląda oraz opowiemy trochę szczegółów o danych technicznych. Mózg. Topinki jest i mózg. Witamy serdecznie po przerwie. W tej chwili mamy sprzęt już podłączony, uruchomiony i tak jak już wspominaliśmy wcześniej, mamy CD, magnetofon, tuner, wzmacniacz oraz gramofon. Mamy do niego pilocika. CD pięknie tutaj z pilocikiem chodzi. Jest to ogromny sukces, że ten pilot jest, gdyż jest wielką rzadkością, ażeby tą wieżę w takim komplecie dostać. Pilot obsługuje tutaj tylko i wyłącznie CD, magnetofon, tuner i wzmacniacz, żadnego pilota nie posiadają. Z tyłu nie ma również żadnych podłączeń do pilota, tak jak w poprzednim naszym programie pokazywaliśmy, że można było podłączyć sterownik, który pozwalał sterować sprzętem jednym pilotem. Niestety tutaj tego nie ma. Mamy pilota tylko i wyłącznie do CD i całą resztę trzeba obsługiwać już, że tak powiem, ręcznie. Opowiem teraz może troszeczkę o parametrach. Wzmacniacz to jest symbol PM55. Ma 110 W,
przy 4 ohmach. Pasmo przenoszenia to 15 Hz do 70 kHz. Jest to całkiem przyzwoity sprzęt, bo trzeba przyznać, że 110 W przy 4 ohmach to daje 65 przy 8. Jest to na pewno sprzęt, który na niejednej imprezie dałby sobie radę. Jeżeli chodzi o CD, model to jest CD65 i DACA ma ponownie TDA 1541A, czyli z tym najlepszym DAC-iem, najbardziej popularnym, więc dźwięk jego, powiedzmy sobie szczerze, byłby dla nas najbardziej satysfakcjonujący. A mechanizm w nim to jest CDM 2 łamane na 10. Powyżej mamy tunerek, który symbol ma ST54, cyfrowa synteza częstotliwości, programator jedynych 16 stacji i do tego UKF i AM, i to by było w zasadzie wszystko, czym on może nas zachwycić. Jeżeli teraz wspomnimy o magnetofonie, to cóż, pasmo przenoszenia mamy od 20 Hz do 19 000. Oczywiście mówimy tu o kasecie metalowej, czyli o najwyższych parametrach jego. Dolby BC, HX Pro, tylko dwie głowice i soft touch, czyli generalnie rzecz biorąc wielkich funkcji tutaj nie ma. Szukania, wyszukiwania utworów i tak dalej nie ma, ale wizualnie muszę przyznać, że mi osobiście się bardzo podoba. Licznik cyfrowy, kolor zielony, bardzo, bardzo ładnie się prezentuje. Na pewno ucieszyłby, można by powiedzieć, nie jedno oko. Gramofon, którym my tutaj, że tak powiem, się posługujemy, to jest TT530. W katalogu mamy TT551, więc nie jest on identyczny z wersją katalogową, choć wizualnie są takie same. Ciekawostką jego jest w naszym modelu brak zawiasu, który niestety, że tak powiem, do nas nie dotarł, oraz szczoteczka do czyszczenia płyty przed igłą. Ta szczoteczka wygląda, trzeba przyznać, bardzo uroczo. Spełnia swoją rolę. No, jest to gramofon linearny, w zasadzie prosty, ale ten akurat można sterować pilotem, co pokazywaliśmy w poprzednim odcinku, że właśnie przy pomocy sterownika i pilota ten gramofon jest całkowicie do sterowania, podnoszenie ramienia, przesuwanie prawo-lewo, start-stop, także jest to bardzo ciekawy egzemplarz. Ta wieża w całości w roku 89, choć sprzęt tutaj jest też z 86, prawdopodobnie może trafił do katalogu z tej przyczyny, że już był troszeczkę starszy, więc jako że Marantz w katalogach nie występował tak często, ale jako już sprzęt nie tegoroczny, można było powiedzieć, to trafił do katalogu, tak przypuszczam. Występował w dwóch kolorach, czarnym i złotym, w tym katalogu. Można było zamówić w tych dwóch kolorach, gdzie w kolorze złotym oczywiście był droższy niż w kolorze czarnym. Całość tego zestawu kosztowała właśnie w tej złotej wersji 3595 marek. Co powodowało, że tak powiem, zaporową cenę nawet jak na warunki niemieckie, gdyż była to kwota naprawdę wysoka, a w Polsce, tak jak wspominałem wcześniej, trzeba było poświęcić 40 miesięcy życia, ażeby zaoszczędzić pieniądze z wypłaty, oczywiście oszczędzając wszystko, co się miesięcznie otrzymywało, ażeby taką wieżę zakupić. No cóż, czasy się zmieniły, wieża pozostała. Dzisiaj na szczęście nie trzeba już pracować tak długo na to. Możemy sobie taką wieżę na pewno gdzieś odszukać w Stanach Zjednoczonych, ewentualnie szukając kosiarki. No, szukając kosiarek, ewentualnie innych narzędzi ogrodniczych, gdzieś możemy na nią trafić i za naprawdę drobne pieniądze nabyć od ludzi, którzy dzisiaj już, że tak powiem, nie potrzebują i chcieliby, ażeby jej udzielić gdzieś azylu, gdzie oczywiście w naszym audioazylu udzielamy jej pełnego azylu, gdzie będzie się pięknie prezentować na półeczce, gdzie będzie można ją prezentować osobom
chętnym, który chciałby zobaczyć, jak ten sprzęt kiedyś wyglądał i działał, i do dzisiaj właśnie cały czas jest w stanie idealnym. Cieszymy się bardzo, że posiadamy ją w naszej kolekcji. Zachęcamy wszystkich do oglądania naszego kanału. Zapraszamy do ponownych odcinków, które się niebawem pojawią. Będą to sprzęty, tym razem prawdopodobnie może Sharpa. Znowu bardzo wysokie modele. GF777, VZ2500 najprawdopodobniej się również pojawi. Mamy też kilka takich ciekawostek, które będziemy chcieli przekazać następnym razem, w następnym odcinku, jak można w prosty sposób, nie wykorzystując wiele miejsca, skolekcjonować wiele płyt CD, gdzie można je sobie zarchiwizować. Będzie to pewnie też ciekawy odcinek. Także dziękujemy w tej chwili wszystkim za oglądanie, zapraszamy do kolejnych odcinków i do miłego zobaczenia. Do widzenia. Na zakończenie sprzęt od końca. Od tyłu. Od tyłu.